Pewnego dnia, 40 kilka lat temu, dostałem propozycję wykonania kilku koncertów. A ponieważ nie miałem orkiestry kameralnej, więc żeby takiej okazji nie przepuścić, musiałem ją założyć. Poprosiłem znajomą z Filharmonii Gdańskiej, żeby przyprowadziła 19 dobrych muzyków. Ja nie zrobiłem żadnych przesłuchań i tak zaczęliśmy grać. I tak powstała orkiestra. Mam ten zaszczyt grać w orkiestrze od samego początku. Zostało nas czworo muzyków, dwie panie, dwóch panów. I myślę, że każdy z nas na swój sposób przeżywa ten dzień. Moim marzeniem było granie w tej orkiestrze. Usłyszałam, że jest wolne miejsce dla skrzypka. Umówiłam się na egzamin, zdałam. No i w tym roku miałam 27 lat. Praca w zespole kameralnym jest pracą wymagającą, ale jednocześnie dającą dużo satysfakcji i takiej radości wewnętrznej. Jest to zespół z niebywałą atmosferą, zespół cieszący się dużą renomą, wspaniałym warsztatem i życzę co najmniej kolejnych 100 lat. Cieszę się bardzo, że mogę nie tylko dzisiaj podziękować, ale też pogratulować tych znakomitych sukcesów, które rozsławiają nie tylko Sopot, nie tylko Pomorze, ale Polskę. Bardzo dziękuję panu marszałkowi i pani wiceprezydent. Z tego wniosek, że opłaciło się 40 lat. Wszyscy razem tworzymy jedną wspaniałą rodzinę Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. My jesteśmy grupą budowlaną, więc to przede wszystkim taka próba połączenia tego, co materialne, z tym, co duchowym. 40 lat to jest naprawdę bardzo duży dorobek i to jest wielka zasługa maestro Wojciecha Rajskiego, który przy okazji też obchodzi 50-lecie swojej działalności artystycznej. 40 lat minęło błyskawicznie, a dalej następne 40 lat. Thank you.